Studio Radia 5 gościmy dzisiaj pana Jarosława Zielińskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana Adama Rybakowicza, kandydata Zjednoczonej Lewicy i panią Bożenę Kamińską, kandydatkę Platformy Obywatelskiej. To uczestnicy ostatniej przedwyborczej debaty w Radiu 5. Wracamy do pytań. Pytanie od radnego pana Ignacego Szeraszewicza z Gminy Wiżajnej. Pan radny fatygował się osobiście dziś rano do Radia 5. Przyjechał pytanie na piśmie. Brzmiało, Czy w systemie demokratycznym radny gminny ma prawo odmówić przyjęcia pamiątkowego medalu statuetki i czy w związku z odmową można taką osobę pozbawić prawa zasiadania w komisjach Rady Gminy? Wiem, że to może nie jest domena parlamentarzystów, niemniej pan radny takie pytanie zadaje. A jako pierwsza odpowiada pani Bożena Kamińska, kandydatka PO. Proszę bardzo. Odpowiadając na to pytanie panu radnemu, no chcę podziękować, że się pofatygował tutaj przywieźć nawet to zapytanie do, do studia. W dobie demokracji każdy może odmówić wszystkiego mamy przykłady, że przecież nadawane medale przez prezydenta Rzeczypospolitej były nieodbierane również osobom, które otrzymywały takie wyjątkowe wyróżnienie. I tak również i Pan Radny może odmówić przyjęcia takiej, takiego medalu, statuetki, nie wiem, okolicznościowej, jubileusz. Czy innej, jeżeli jest związane z, jako, z jakimś wydarzeniem. Dziękuję bardzo. To samo pytanie pan Adam Rybakowicz. Znaczy, no, co tu więcej powiedzieć? Ja również się zgadzam z tym, co powiedziała pani Kamińska, że oczywiście można odmówić. Odmówić chyba nie można tylko, kiedy odznaczenie jest nadane po śmierci, ale, ale a tak to <laughs> chyba zawsze można, więc. Póki tak, tak, nie wiem, co tu dodać, już chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Zieliński, to samo pytanie, proszę. Uprawniony podmiot ma prawo, jeżeli uznaje zasługi danej osoby, uprawnienie przyznać. Przepraszam, oznaczenie, medal, krzyż, nagrodę przyznać, a każdy ma prawo ją przyjąć albo odmówić. Ja znam przypadki, zgłaszają się teraz różne osoby do mnie, takiej odmowy przyjęcia oznaczeń państwowych z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Chcą teraz przyjąć te oznaczenia, ale z rąk nowego prezydenta. To, zdarza się to. Natomiast jeżeli chodzi o e, konsekwencje tego, jak pan radny mówi, że tam za to go spotkały jakieś konsekwencje, to nie są konsekwencje prawne absolutnie, tylko widocznie odwet, powiedziałbym, polityczny czy personalny. Ktoś się obraził, mając większość, mógł pozbawić danej funkcji. To nie jest dobra praktyka. Ja tę praktykę bym jednak, tej praktyki bym odradzał. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy Polacy powinni dopłacać do utrzymywania górnictwa i dlaczego już nie dopłacamy do stoczni? E, pytanie, a odpowiada pan... Poseł Adam Rybakowicz. Znaczy, z, uważam, że spółki państwowe, tak jak to są kompania węglowa i inne spółki, które obsługują dzisiaj zajmują się obsługą kopalni, powinny jednak pewną rentowność mieć wychodzić na prostą. Nie podoba mi się strasznie to, że państwowe spółki są często dotowane i są obsadzane przez niekompetentnych ludzi, tylko przez ludzi wygodnych politycznie i znajomków i kolesi, że tak to nazwę. Nie wiem, no jakoś problem Śląska trzeba rozwiązać. Nie można tego, nie można tego przecież zamknąć i zostawić tych ludzi bez pomocy, ale uważam, że prywatyzacja jest dzisiaj... Dziękuję za odpowiedź. Pan Jarosław Zieliński. Czy Polacy powinni dopłacać do utrzymywania górnictwa? I dlaczego już nie dopłacamy do stoczni? Proszę. Warto było utrzymać polskie stocznie i polskie kopalnie. Niestety one upadły. Za upadek stoczni i części kopalń odpowiada ostatni koalicyjny rząd POPSL. Trzeba było dofinansować stocznie i kopalnie wtedy, kiedy były w trudnej sytuacji, po to, żeby wyszły na prosto i były rentowne. Polskie stocznie, budujące dobre statki w przeszłości, a mogłyby to czynić dalej, i polskie kopalnie, kopalnie mogłyby być rentowne. Potrzebujemy źródła energii, jakim jest nasz polski węgiel, na tym trzeba było oprzeć naszą, znaczną część gospodarki. Trzeba było tylko to zrobić. Rząd się wystraszył, rząd Donalda Tuska, PO, PSL i stoczniom polskim cofnął pomoc finansową z budżetu, a Niemcy w tym czasie tej pomocy udzielili i niemieckie stocznie funkcjonują. To był Błąd. Dziękuję bardzo. Czy Polacy powinni dopłacać do utrzymywania górnictwa pani Bożena Kamińska? Ja uważam, że podatnicy polscy mogą dopłacać do czegoś, co ma szansę funkcjonowania prawidłowo i ma szansę również być rentownym. Od dłuższego czasu widzimy, że jest ogromny problem z górnictwem. Mamy przykłady obok kopalni, które zostały sprywatyzowane jednak i funkcjonują bardzo dobrze. Tam górnicy wszyscy mają wysokie wynagrodzenia, są zadowoleni ze swojej pracy. Jest to również przykład, że może ta instytucja i te zakłady pracy mogą funkcjonować dobrze. Chcę również pokazać, że w Gdyni również funkcjonują stocznie, które zostały po części sprywatyzowane. Tam pracują polscy Dziękuję i bardzo za również odpowiedź. pracownicy. Kolejne pytanie. Czy dopuszczacie Państwo możliwość małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci? Tak zabrzmiało pytanie od słuchaczy. Oj, kolejkę chyba pomyliłem w pewnym momencie. Pewnie, Od, pewnie na mnie kolej no, tak odpowiada. Myślę, pan nie ma. Jarosław Zieliński, pan poseł e, Prawa i Sprawiedliwości, absolut, proszę bardzo. Absolutnie nie. Jest to absolut, całkowite szaleństwo. Nie wolno czegoś takiego dopuszczać. Nikt, że tak powiem, w Polsce nie powinien e, jakoś cenzurować zachowań ludzi tych intymnych, prywatnych, ale czym innym zupełnie jest e, sprawa adopcji dzieci czy małżeństwa, bo za, bo za instytucje małżeństwa e, idą różne e, prawne konsekwencje, więc jestem przeciwny temu zdecydowanie. Polska rodzina i w ogóle rodzina ludzka powinna być naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety i w takich rodzinach, jeżeli spełniają warunki, mogą być dokonywane adopcje dzieci, ale nie w małżeństwach, to nawet trudno powiedzieć, że to są małżeństwa, nie w związkach, ja tego terminu nie dopuszczam, Dziękuję homoseksualne, absolutnie jestem przeciw. Czy dopuszczacie państwo możliwość małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci pani Bożena Kamińska? Jestem przeciwna adopcji dzieci przez związki homoseksualne. Uważam, że dzieci powinny być wychowywane w tradycji z ojcem i matką, nie tak jak biologicznie to mamy w zwyczaju. I przyjęte. Natomiast jeżeli chodzi o, o związki homoseksualne, to jest bardzo złożony temat i, i w mojej ocenie ludzie, którzy funkcjonują w takich związkach, to są ludzie rzeczywiście potrzebujący pomocy. Czasami w mojej ocenie to jest w mojej również ocenie w jakiś sposób choroba. No niemniej Dziękuję jednak są odpowiedź. te związki trzeba akceptować. Pan Adam Rybakowicz, to samo pytanie, już nie będę powtarzał. Oddaję głos. Ja jestem zwolennikiem oczywiście wprowadzenia związków partnerskich zarówno dla par homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Uważam, że powinni posiadać jak najszerszą ilość praw z tego wynikających na równi z małżeństwem, z wyjątkiem adopcji dzieci, czego nie popieram, ale wszystkie inne prawa uważam, że powinni ci ludzie posiadać jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Kolejne pytanie. Pracownicy, pytanie złożone dosyć, pracownicy firm prywatnych dostają pensję co miesiąc za swoją pracę w danym miesiącu. Dlaczego zatem urzędnicy dostają trzynastki, czterynastki i masę dodatków, skoro nie ma trzynastego i czternastego miesiąca? Jako pierwsza odpowiada pani Bożana Kamińska. Ja chcę tu Państwa poinformować, że posłowie nie dostają trzynastek, a pracownicy biur poselskich otrzymują tą trzynastą pensję. To wynika po prostu z ustawy o instytucjach budżetowych, ale oczywiście są instytucje, które rezygnują z tego dodatku. Tu uchwałą przecież została przyjęta rezygnacja, że posłowie nie otrzymują trzynastek, tak również inne zakłady pracy mogą, mogą z tego przywileju nie zrezygnować, ale jeżeli są to prywatne nie, przedsiębiorstwa, które mają y, dobre dochody nie, im, i stać ich na to, żeby w ten sposób premiować i motywować pracowników, to nie widzę nic złego. Dziękuję za odpowiedź. Pan Adam Rybakowicz, proszę. Zawsze jestem zdania, że lepiej dać wyższe wynagrodzenie różnego typu urzędnikom niż różne przywileje wynikające z tego, jak trzynasta pensja, jakiś krótszy dzień pracy czy, czy przeróżne inne w przypadku nauczycieli, kartę nauczycieli. Uważam, że zawsze lepiej dać wyższe wynagrodzenie, przeliczyć te przywileje na wynagrodzenie, rozłożyć na na, na, na 12 miesięcy i taką pensję wypłacać. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem trzynastek i czternastek jeszcze trzynastki. W niektórych sytuacjach, jako rekompensata niskich zarobków, w niektórych sytuacjach zaznaczam się sprawdza, ale czternaste pensje to już jest w ogóle kuriozum, którego nie rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Przypomnę pytanie. Pracownicy firm prywatnych dostają pensję co miesiąc za swoją pracę w danym miesiącu. Dlaczego urzędnicy dostają trzynastki, czternastki masy dodatków, skoro nie ma trzynastego i czternastego miesiąca pan Jarosław Zieliński. Nie tylko urzędnicy otrzymują trzynastki, to to czas prostować, różne różne inne zawody też. Jeżeli chodzi o posłów, to rzeczywiście nie otrzymujemy trzynastek, przy czym ja się do tego przyczyniłem głosowaniem za zniesieniem trzynastek na początku. Swojej, tak, sw swojej pracy. Nie, nie, pani poseł, niech pani nie miesza. Ja byłem wtedy już posłem i głosowałem za zniesieniem 13. Pani się do tego nie przyczyniła, bo pani wtedy jeszcze. Nie, 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 ja pani, nie. pani wtedy sobie jeszcze. Takich, takich nie, pani nie, nie przerywa. Nie, nie, pani wtedy jeszcze w Sejmie nie było. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby były jednakowe, równe prawa dla, prawa z kodeksu pracy, prawa pracownicze dla wszystkich sektorów i, i form własności gospodarki. Czyli dla prywatnych przedsiębiorstw, takie same jak dla publicznych, dla urzędów, Powinny być to prawa jednakowe. Jestem za, za tym, żeby to pociągać w górę, a nie w dół. Dziękuję oczywiście. bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie. Czy jesteście Państwo za kadencyjnością parlamentarzystów? Odpowiada Pan Adam Rybakowicz, tak? Proszę bardzo. Tak, jestem za kadencyjnością, dwukadencyjność i nie tylko parlamentarzystów, ale również na innych szczeblach, y, samorządowych, również burmistrzów, prezydentów, y, marszałków w województwach, wojewodów. Uważam, że dwukadencyjność należy wprowadzić te parę lat odpoczynku zawsze każdemu się przyda i uważam, że dużo osób na stanowiskach po prostu odrealnia się i zapomina o problemach życia obywateli na samym dole, którzy, swoich wyborców, którzy go wybierali, więc, więc dwukadencyjność jak najbardziej. Czy jesteście Państwo za kadencyjnością parlamentarzystów? Odpowiada teraz pan Jarosław Zieliński. Proszę bardzo. Funkcje parlamentarzystów są kadencyjne, czteroletnie. Przypominam, za każdym razem trzeba poddać się wyborom, jeżeli chce się kandydować na następną kadencję. Rozumiem, że tu chodzi o ograniczenie tak. liczby kadencji ewentualnie. To by wymagało zmiany konstytucji w naszych warunkach prawnych. Moim zdaniem trzeba będzie rzeczywiście przeprowadzić szeroką debatę publiczną na ten temat, bo to się zaczęło od tego, że wysunięty został pomysł ograniczenia liczby kadencji funkcji wykonawczych wójtu burmistrzu prezydentów. I potem zaczęła się dyskusja na temat innych funkcji radnych, różnych szczebli, posłów, między innymi. Trzeba na ten temat poważnie dyskutować, wszystkie aspekty wziąć pod uwagę. Ja tu nie przesądzam stanowiska ostatecznego. Bym był zgodny z tym, co po debacie publicznej powiedzą wyborcy. Być może w referendum Dziękuję nawet bardzo. warto by było to rozważyć. Pani posłanka Bożona Kamińska, proszę bardzo. Ja wielokrotnie odpowiadałam na to pytanie. Jestem za kadencyjnością, czyli za ilością kadencji dwóch, i uważam, że to powinno być zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej. Konstytucja Rzeczypospolitej nakłada dwie kadencje, również tylko Prezydentowi Rzeczypospolitej. Myślę, że również wszystkie pozostałe szczeble powinny być podporządkowane również do dwóch kadencji. Myślę, że to by wyczyściło również i atmosferę na różnych szczeblach. Nie, nie używalibyśmy do siebie. Jakiś sformułowań, że ktoś jest czwartą, piątą kadencją, jakąś sitwę tworzy, czy w jakimś środowisku samorządowym, czy w innym, bo to jest naprawdę bardzo przykre i, i... Dziękuję za odpowiedź. Czy wyborcy powinni mieć możliwość odwołania posła ze swojego okręgu wyborczego? Pan Jarosław Zienicki. Byłoby dobrze. Ja nie ukrywam, że to byłaby świetna instytucja, tylko nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę poseł, któremu dają wyborcy mandat, sprawuje go w ich imieniu. I w gruncie rzeczy, gdyby wymyślić jakiś sposób, jakąś procedurę odwoływania, na przykład właśnie w trybie referendalnym, choćby tak jak wójta, czy, czy, czy burmistrza, czy prezydenta miasta, no to jest możliwe, czy całą radę miejską, to proszę bardzo, ja byłbym za tym po prostu, dlatego że poseł czy senator nie może się odrywać, tak samo radny, od tych, którzy go Wybierali, ale trudny jest mechanizm prawny i taki powiedziałbym praktyczny. Dzisiaj wyborcy nie wiążą instrukcjami tak jak w pierwszej Rzeczypospolitej wyborców, ale może powinni mieć większy wpływ na sposób wykonywania mandatu poselskiego. Ja bym tego się nie Dziękuję śmiał. za odpowiedź. Pani Bożona Kamińska, to samo pytanie. I oczywiście jestem na tak. Każdy z nas startując dostaje ten mandat zaufania właśnie od społeczeństwa. I jeżeli bym była taka właśnie możliwość weryfikowania posłów czy senatorów, czy osoby, które pełnią mandat publiczny, to jest to też możliwe. No wiemy jakie osiągamy wyniki, jeżeli te 50% większości osób, które wybierało nas jako swoich przedstawicieli do parlamentu odwoła. To myślę, że to jest absolutne do przyjęcia, i, i ja akurat tu się godzę na takie weryfikacje. To samo pytanie. Pan Adam Rybakowicz, czy wyborcy powinni mieć możliwość odwołania posła ze swojego okręgu wyborczego, proszę bardzo. Ja też również uważam, że powinni mieć możliwość, tylko że no tu jest zastrzeżenia, które poseł Zieliński podjął, no są, są, są słuszne. No trzeba by było naprawdę poważnie się zastanowić, w jaki sposób to by można było zrobić. Czy, czy, czy jakiś organ y, w okręgu, który, który by decydował i rozpisywał te wybory, bo Fizja. wybory są, ale wybory są y, tajne, a y, trudno określić, kto w tajnych wyborach głosował na tego y, konkretnego kandydata, żeby mógł potem zagłosować za jego odwołaniem. Więc tutaj jest kwestia no dobrze, prawna, ale, ale, ale uważam, uważam, że powinniśmy spróbować chociaż wprowadzić taki przepis. Dziękuję za odpowiedź. Czy i dlaczego obywatele mają dopłacać do działalności partii politycznych pani Bożena Kamińska? Nie, ja tutaj jak Państwo wcześniej udzielałam odpowiedzi, jeżeli chodzi o referendum, które odbyło się we wrześniu i dotyczyło między innymi Jowów, twierdziłam, że jestem za jedno mandatowymi okręgami wyborczymi, również i do Sejmu. W Senacie się sprawdzają, dlaczego w Sejmie miałyby się nie sprawdzać i ci, którzy uzyskują największe poparcie społeczne, nie wchodzą często jako przedstawiciele tych ugrupowań do Sejmu, tylko ci, którzy nie wchodzą, można powiedzieć, na plecach przywódców politycznych i również jestem tutaj zwolennikiem, żeby partie polityczne nie były finansowane z budżetu państwa. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Adam Rybakowicz, proszę bardzo. Ja też uważam, że partie nie powinny być finansowane z budżetu państwa. Powinno się stworzyć inne mechanizmy. Próbowaliśmy stworzyć mechanizm, żeby partie były finansowane. Podobnie jak organizacje pożytku publicznego poprzez dobrowolny odpis od podatku przy wpicie, który co roku jest wypełniany. No tu było trochę zastrzeżeń. Ta, ta metoda też nie jest idealna, ale, ale jestem za tym, żeby szukać tego złotego środka i znaleźć sposób finansowania, który będzie. I gwarantował prywatność i tajność swoich preferencji politycznych każdego obywatela oraz będzie obligował partię do tego, żeby zabiegali częściej Dziękuję o Dziękuję za odpowiedź, pan poseł Jarosław Zieliński. Obecna tu w studiu posłanka PO i cała partia PO uprawia hipokryzję. Przypomnę historię tej partii. Najpierw udawała, ja nie że, nie, że nie jest partią. Teraz ja, pani słucha. Najpierw udawała, że nie jest partią, tylko ruchem społecznym. Potem stała się partią. Udawała, że nie chce pieniędzy z budżetu, a czerpie z budżetu w tej chwili najwięcej, bo PO otrzymuje najwięcej pieniędzy z budżetu i nie odmówiła przyjęcia tych środków. Przecież można było odmówić. Nie ma żadnego problemu, żeby partia nie chciała wziąć, skoro tak rzeczywiście uważa. Jest to niewiarygodne zupełnie. Natomiast ja i Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że bardziej czysty, czytelniejszy jest taki system, kiedy budżet finansuje w jakimś niewielkim zakresie partie polityczne. I kontroluje ich wydatki, bo to jakby broni Dziękuję przed tym, żeby biznes nie przynosił pieniędzy w walizkach. Czas na kolejne pytanie. Dlaczego składki zdrowotne są obowiązkowe, skoro nie jesteśmy zadowoleni z publicznej służby zdrowia? Pan Adam Rybakowicz. Fuh. Trudno mi odpowiedzieć na ten temat. To jest element jakiejś solidarności. No ja, ja, ja osobiście jestem, jestem przeciwnikiem e, takiego rozwiązania, żeby, żeby było obowiązkowe i, i płacone w takiej formie, w jakiej jest. Bo nie, nie widzę na przykład e, żadnego uzasadnienia, dlatego jeżeli ktoś pracuje na e, etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, to żeby akurat składki zdrowotne musiał płacić e, dwa razy. E, więc... To jest element Solidarności. Ja uważam, że służba zdrowia, która w tej chwili funkcjonuje, no całkowicie powinna zostać zreformowana i tak samo system pobierania składek oraz system e, korzystania ze świadczeń Dziękuję zdrowotnych. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Zieliński. Dlaczego składki zdrowotne są obowiązkowe, skoro nie jesteśmy zadowoleni z publicznej służby zdrowia? To są dwie sprawy, bo trzeba mieć środki na finansowanie ochrony zdrowia, ale oczywiście one są dzisiaj źle wydawane. My przypomnę, jeżeli wygramy wybory parlamentarne, że wyborcy nam powierzą rząd a mamy taką nadzieję i o to się zwracamy, o to prosimy, to... Zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia jako instytucję niewydolną, jako instytucję, która nie radzi sobie z problemem organizacji finansowania ochrony zdrowia, będzie, będą świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa. Będzie można do składki zdrowotnej dołożyć po prostu pieniądze, że gospodarka się będzie rozwijała, bo dzisiaj to jest sztuczna bariera, że nie można tego zrobić. Skrócimy kolejki do lekarzy, usprawnimy służbę zdrowia, oczywiście zachowując trzon w postaci publicznej służby zdrowia, przy czym obok mogą rozwijać się oczywiście szpitale Dziękuję i bardzo. przychodnie prywatne. Pani poseł, dlaczego składki zdrowotne są obowiązkowe, skoro nie jesteśmy zadowoleni z publicznej służby zdrowia? Pani Bożona Kamińska, proszę. Ja oczywiście wiemy, że nie z każdej, z każdej placówki wszyscy są zadowoleni, jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne, ale oczywiście, jeżeli chcemy zachować publiczną służbę zdrowia, z której przede wszystkim korzystają najstarsi, emeryci, ręciści, którzy nie mają środków finansowych, żeby chodzić do prywatnych przechodni, musimy utrzymać tą służbę zdrowia. Zdrowia, również publiczną. Na pewno, jeżeli chodzi o kwestię podwójnego płacenia składki zdrowotnej, takiej jak tu była wspomniana, że oprócz tego, że jak ktoś pracuje na etacie w instytucji i prowadzi jeszcze działalność gospodarczą, musi podwójnie płacić tą składkę zdrowotną, też z tym się nie zgadzam. Dziękuję bardzo za odpowiedź.